No więc witam was w kolejnym odcinku. Jestem Klimson. Przywitacie warto, bo jeszcze mnie nikt nie zna. No i co, kontynuujemy naszą historię. Mieliśmy się dostać do Triss, z tego co pamiętam. Więc lecimy do niej. Jeszcze sobie tylko beczkę przeszukam. Czemu nie? Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! O kurde, śmierdzi przypałem. Dobra, lecimy. Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas dialogu. Okej. Dobra, no to pomedytujmy. Tak. Okej. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze.
Okej. Na J, tak? Obrona Kermoren. Muszę rozejść się po zamku i sprawdzić, czy wszyscy pozostali mają się dobrze. Dobra. Trzeba sporządzić eliksir dla Triss. Dobra, okej. Tak, Leomor. No, szkoda gościa, bo wydawał się być naprawdę fajną i porządną postacią. I miała potencjał i mogła zostać rozwinięta fajnie, ale niestety... Niestety twórcy postanowili ją uśmiercić. No trudno się mówi. Niestety tak to już bywa. A więc tak... tutaj musimy iść, tak. No to lecimy. I tak, eliksir dla Triss. Dobra, trzeba to pośledzić. Mamy iść do Lamberta? Dobra. No to idziemy. Jest i on. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni, na pierwszym piętrze, w skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Okej. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Oj, tak. Pomścimy go zdecydowanie. Bywaj. Wyważać eliksir. Dobra. A więc tak. Triss sobie tam leży. Mamy palenisko. Nie można nic zrobić. Dobra. No, przeszukam parę szafek. Może będzie coś ciekawego. Beczka. Nic ciekawego. Dobra. A więc tak. Zadania. Dobra. No to lecimy, szukamy. O, są mi przeciwnicy. Zawarłeś salamandro! Tryb szybki. Zobaczmy. Dobra, teraz szybko tryb silny. Lecimy. Może trochę się powtarzam. Dobra, załatwione. Pięknie. No, chyba jeszcze trochę walki nas czeka. Zostały jakieś plepsy. O! Słyszałem wyciąganie mieczy. Jest. Styl szybki. Dla małego. Kolejny. Styl szybki. Dobra. I pięknie. Dobicie. Ach, ta szansa krwi i sensy. Kocham to. Dobra, tu może styl grupowy? Będzie dobry. Weźmiemy jeszcze art i wykańczamy gościa. Pięknie. Pożałujesz, że cię matka zwróciła. Dobra. Myk, myk, myk. Disco polo. Znak art i wykończenie. To ja lubię. No, tamten padł. I pięknie, no. Wszystko idzie po maśle. Jeszcze przeszukamy tutaj Kermoren.
Skoro mamy się wynieść, no to po co mamy tutaj zostawiać jakieś rzeczy? Okej, szczątki. Może mieli coś ciekawego? Nie, bieda. Oj, totalna bieda. Ach, bieda. Brzydzę się nią. Strzelaj. Nie mam już po co żyć. Kolejne szczątki. Okej. Jest tu jakiś pokój. I tak. Nieznany eliksir i... Gęsi smalec. Taki gęsi smalec. Dobry do picia. Okej. Schody do pokoju Triss. Ale to może potem. Kolejny pokój. O kurde. No trochę... Stan techniczny zamku taki... Słaby, nie powiem. Jakby to pan Walu robił. Pan Wiesił, przepraszam. Co ja gadam? O kurde! Zaskoczył mnie. Szybko dostajesz szybki. Jednak art. I pięknie. Wskazówka. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Teraz jest cel szybki, tak, i znak art. Dobra. Okej. Okay. No to... O, jest pokój wieczorny. No i tutaj powinniśmy znaleźć to, czego szukamy. O, jakaś tam księga była? Teraz sprawdzę. Książka traktuje o... przerazach. No spoko. Komoda. Okej. Lecimy dalej. I tak, tutaj mamy jeszcze jakiś pokój. Skrzynia. Kolejna księga. Zaraz ją obczaję. Jakiś sztylet? Temberski sztylet żelazny. No fajnie. No, toporek. I fajnie, dobra. Co to była za księga? Pamflet przeciw Wiedźminom. Opisuje, w jaki sposób zwykli ludzie postrzegają Wiedźminów. I opowiada o zniszczeniu Kermore. O, ciekawe. Jeśli ktoś by chciał sobie przeczytać, no to... Możecie zawsze spauzować film. Mi się nie chce tego czytać. Może później to przeczytam. Tak, raczej potem to przeczytam. Ale teraz mamy inne sprawy do załatwienia. A więc tak, to już wszystko ma? Czy jeszcze nie? Zadania. Dobra, czyli mamy się udać do Lamberta. Okej. To co, Lambert? Nadciągam. Tutaj było zejście, tak? Tak. Dobra. No, już tam siedzą. Kurczak. No jak fajnie. Może zjemy to? Zjem to, bo... Chyba doda mi życia? O. Oj, niewiele, ale... zawsze coś. Powoli się regeneruje, okej. Dobra, jest i Lambert. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Okej, okay. Jaskółcze ziela. A możemy coś jeszcze pogadać? Witaj ponownie. Co mam teraz? Porozmawiaj z Wesemirem. Bywaj. Dobra, na to mówię.
Eskel, masz coś do powiedzenia? Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. No okej, mamy tutaj parę kwestii. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Fajnie wiedzieć. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Tam, nie wiesz co dobre. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazali... To było? To już było? Pójdę pogadać z Wesemirem. Aha, to była kwestia pożegnalna. Dobra. Jeszcze w czym mogę ci pomóc? Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4/10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. No niestety. Dzieci mieć nie będziecie. No trudno. A może i dobrze? Już zależy. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów.
Całe setki, szare, niesamowicie szybkie kształty, dziki, urywany tryl, szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne, chociaż nie zawsze jest ich tak dużo, nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kaer Morhen. Po drodze trafiłem na pozostałych. Okay, powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z... Domyśl... Tak, wszyscy... Niestety nie. Zmieńmy temat. W czym mogę ci po... No okej, okay. No to wszystko już obgadaliśmy. Bywaj. I tak, no i lecimy dalej. Z Wesemirem trzeba jeszcze pogadać. Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Okej. Tutaj też mamy parę kwestii do obgadania. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Dobra. Ale jeszcze jednak to są kwestie do gadania. Tak? O Jezu. Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kaer Morhen, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kaer Morhen. Tak, dawniej Kaer Morhen było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kaer Morhen przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie.
No tak, nie ma co. Ludzie to największe ścierwo, jakie po prostu natrafiło się naszemu światu. I nie ma co. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Okej, a więc to już wszystko. Bywaj. No trochę pogadaliśmy. No ale już działamy w końcu. No i tak, co do tego ataku na Kermoren, no niestety ludzie zawsze musieli mieć jakiegoś swojego wroga, bo po prostu ludzie, jeśli nie mogli walczyć, to nie mogli żyć, zawsze ich coś napędzało do nienawiści. Taka jest już ludzka natura. No i co zrobić? Dobra, no to co, lecimy do szczątek. Oskurować. Okej. Zaraz. Okej. Pazur i... No, oto przerazy, fajnie. I tak. Powiem wam, że... Chwilę już przeszedłem Wiedźmina. Tam dosłownie grę, nie wiem, może... Nie wiem, chwilę w to grałem. 2-3 godziny. Tam... Potem jak się dostałem do przedmieści... Wiedźmy. No to... Zdaje się, porobiłem parę misji zawsze lepiej resztę, machali mieczem niż pędzlem. Resztę już... Zacząłem od nowa. Teraz, dokładnie tak. Dobra, panel alchemii. Okej. Lekarstwo dla Triss. Dobra. I mieszę. Tak. No i dobra, no i fajnie. Może pomedytujemy? Można. Tylko... Teraz coś źle... Jakoś... Nie zmieniłem godziny. Jak to się zmieniało godzinę? Aha, tutaj. Dobra, fajnie. Tak, to... Prześpimy się do świtu. No i medytuj. No tak. No każdy sobie musi odpocząć. Było spanko. Teraz tak. Z tego co wiem, to lecimy do Triss. Temeria. Dobra. Jakieśmy zadania. Tajemnica Berengara. Nowe zadania. Aha, czegoś więcej, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o Wiedźminie Berengardzie. Dobra. Pewnie w późniejszym etapie gry będzie. Tak. Tam był pokój, no... Raczej się nie mylę, tam był pokój Triss. Przejście do pokoju Triss na górze. Więc lecimy do niej. Tak. Nie myliłem się. Schodzę do pokoju Triss. Espe. W czym mogę ci pomóc? No. Bywaj. Nie mamy już nic z tobą do pogadania. Przeszukamy jeszcze sobie szafki. Zawsze coś się przyda. No i co? Lecimy. No i jest Triss. Jeszcze szybko przeszukamy jej bety. Czemu by nie? Piwo w szafie. Fajnie, fajnie. Dwukrotnie, dobra. Dziękuję, Geralt.
Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma ona w ogóle za co przepraszać. Każdy popełnia błędy. Bardzo dobrze powiedziane. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba że z taką, jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, no, tak nie bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. No i widzicie? Tak to się robi, proszę państwa. No, i fajnie, i karta zdobyta. Ach, Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba że chcesz o coś spytać. O Jezu. Tutaj też dużo kwestii dialogowych. A tu pogadajmy już. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Jeśli ktoś nie czytał książek, to Vilgefortz to jest postać z książki. Taki nasz nemezis. No i co? Dobra, gadamy dalej. Geralt, możemy już iść? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Poczekaj, gdzie ci się tak śpieszy? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje żądza władzy, chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Zanim ruszymy, mam jeszcze coś do zrobienia. Wrócę, jak będę gotowy. Nie no, raczej do zrobienia nic już nie mamy. No to co, lecimy. Geralt, możemy już iść? Oczywiście, że tak. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. A więc...
więc żegnamy się z Leo. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Strzałka. Do zobaczenia. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! No, może mamy. Okej, walka. Styl grupowy trzeba mieć, myślę. Lecimy. Teraz szybki. No i łatwo. Co to było? Pani chybi magia. To bestia! Geralt!
to nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Może potem pogadamy. Ale tak, no a więc wydostaliśmy się z Kermorem. I no jakie są nowe potwory, nowy rodzaj potworów Berengary? No, w sumie ciekawie się zapowiada. Poznajemy nowe postacie. I tak. Chłop umarł niestety. Trudno. Przeszukamy jeszcze te szczątki. Bo czemu by nie? To są w ogóle... czaszka Berengara. Dobra i... już chyba będzie wszystko. Na wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie. Jeśli tu dotrwaliście i do zobaczenia. Widzimy się, a raczej słyszymy się następnym razem. Cześć!